będziemy rozmawiać o podziale sił i o tym, jak te siły sobie porozkładać z głową, z sercem, ale też w tych naszych zeszytach i planerach, żeby to miało sens i żeby nasze grupy, żeby nasze klasy nazywały się tymi, w których my chcemy być. Bo to chyba jest najmniejsza rzecz, jaką możemy usłyszeć jako nauczyciele. W języku angielskim używa się pojęcia instructor i jako osoba, która prowadzi grupę ku celowi, którym jest nauczenie się czegoś. Proszę Państwa, ja sobie tak nazwałam tę prezentację czwartą zasadą dynamiki, dlatego że uważam, że w klasie te trzy nam nie wystarczają, że to jest dużo bardziej skomplikowane. Nie ma tematów prostych. Nie ma tematów prostych i jak się jest nauczycielem, jak się jest uczniem, studentem, wszyscy wiemy, że to jest cały system zależności i tak jak nie mam pojęcia, co to jest na tym zdjęciu, ale wyobrażam sobie, że jakaś część samochodu lub jakiejś wielkiej maszyny, to właśnie tak sobie wyobrażam tę naszą klasę, która potrzebuje wielu, wielu rzeczy, żeby funkcjonować sprawnie. Pokażę moją chmurę, mój word cloud, na którym ja sobie umieściłam, zastanawiając się, o czym Państwu opowiedzieć w kontekście dynamiki klasowej, bo tak też się ją nazywa, co tutaj napisać. I możecie Państwo prześledzić moje skojarzenia i to, co wybrzmiewa na pierwszym planie, czyli ta komunikacja. Ja jestem psycholingwistą, więc ja zawsze będę skupiała się na języku i na komunikacji, na chęci komunikowania się, na różnych rolach, które pełnimy w grupie i to pełnimy je wszyscy, na tym, jakie panują reguły, kiedy pojawiają się konflikty, jakie są style zarządzania. Ale proszę również spojrzeć na tę psychologiczną część klasy, dlatego że procesy w klasie nie istnieją bez warstwy psycho. Czyli mamy tutaj self-rec, mamy tutaj emocje, relacje, empatię. Mamy flow, które znamy od Csikszentmihalyi. Mamy facylitację, refleksyjność, samowspółczucie. Te wszystkie konstrukty, które tak naprawdę wpływają na nasz dobrostan, a bez dobrostanu naszego, jako prowadzących grupę i uczniów, którzy w tej grupie pracują i funkcjonują, nie ma. Tutaj natomiast chciałabym pokazać cztery książki, z których ja korzystam od zawsze. I tutaj wyjątkowo nie obowiązuje ta zasada świeżości źródeł, uważam, dlatego że to są książki, które pojawiły się w 1992, 7 roku, 2000, 2007, czyli jakby nie patrzeć, mają już 20 kilka lat. Ale muszę Państwu powiedzieć, że szukając nowych pozycji, tak naprawdę niewiele się zmienia, jeśli chodzi o patrzenie na dynamikę grupy, na dynamikę klasy, na procesy grupowe w klasie. I to taka chyba ważna informacja, ponieważ jak otworzycie Państwo te książki, czy gdzieś je znajdziecie online, to zobaczycie te daty i od razu pojawia się taka czerwona lampka, ale jak to? Przecież mamy 2023, na pewno wiele się zmieniło. Zmieniła się jedna rzecz i o tym powiem na samym końcu, dlatego że nie można lekceważyć tego, co wydarzyło się 3 lata temu i jak bardzo zmieniło to proces nauczania, a co za tym idzie również dynamikę. Natomiast na chwilę obecną nic się nie zmienia i ja Państwu dalej polecam te trzy wspaniałe książki, których autorów będę tutaj cytować i do których będę się odnosić. Proszę Państwa, dlaczego ta dynamika grupy jest tak ważna? Każda grupa żyje własnym życiem, ma swoje życie i ta dynamika i to życie zmienia się w momencie, kiedy jakaś osoba przychodzi, odchodzi z tej grupy, kiedy nas nie ma dłużej, kiedy my wracamy po przerwie. To wszystko dzieje się bardzo dynamicznie. I ten drugi cytat, w którym Dorney i Murphy mówią o tym, że mamy różne grupy. Jesteśmy w grupie naszej rodziny, jesteśmy w grupie przyjaciół, grupie pracowniczej, jesteśmy również w grupie z naszymi uczniami, kursantami, studentami, ale tak naprawdę te grupy niewiele się od siebie różnią. One mogą być większe, mniejsze, mieć inny cel, układ i charakter, ale tak naprawdę dużo więcej elementów będą miały wspólnych. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Chciałabym, żebyście Państwo zobaczyli w swoich klasach grupy. Grupy, z którymi można pracować, grupy, z którymi będziemy lubić pracować.
bo tak naprawdę z każdą grupą da się współpracować, da się osiągać efekty i to pewno Państwo wiecie, bo to jako nauczyciele robimy cały czas, nawet jeżeli mamy grupy, za którymi, no powiedzmy sobie szczerze, z jakichś powodów nie przypadamy, to i tak osiągamy z nimi cele. Moim celem dziś jest pokazać, że nawet praca w takiej grupie, nawet takiej, z którą nam się aż tak dobrze nie układa, może być dla nas przyjemnością, możemy się troszkę pośmiać i może się okazać, że jednak nie jest tak źle, jak nam się na początku wydawało. Czyli wiemy już, dlaczego grupy są, dynamika grupy jest ważna, wiemy, dlaczego grupy można badać bez względu na to, jakie są, możemy je badać wspólnie. Zastanówmy się, czym tak naprawdę grupa jest, kiedy ta grupa może być nazwana grupą. I tutaj nie pisałam tego na oddzielnym slajdzie, ale chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że głównie w socjologii, w psychologii również zwraca się uwagę na to, gdzie ta grupa się zaczyna. Czy grupa to już są dwie osoby, czy grupa to dopiero trzy osoby, a może jeszcze więcej. O co chodzi? Ja osobiście jestem zwolenniczką mówienia o grupie w przypadku trzech osób. Dwie osoby nazywam diadą i tak też się do niej odnoszę i uważam, że jest to bardzo specyficzny rodzaj grupy, który również rządzi się swoimi prawami. Tutaj musicie Państwo sami ocenić, czy czasem nie jest tak, że jako anglistka, jako osoba ucząca języka angielskiego, znacie to Państwo, języka obcego uczymy w parach. Więc to, że jest para, a potem jest grupa, my tak nawet uczymy studentów specjalności nauczycielskiej, że jest pair work, jest group work. Może dlatego tak na to patrzę. Jeśli Państwo uważacie, że grupa to są dwie osoby, jak najbardziej można to tak redefiniować i tak traktować, tak dostosowywać narzędzia, aby w ten sposób facylitować procesy grupowe również w diadach. Aby grupa była nazwana grupą, musi zachodzić interakcja między członkami tej grupy i członkiniami. Grupa powinna być spójna, o spójności jeszcze będę dzisiaj mówić. Powinni mieć wspólny cel, funkcjonować długotrwale i to kolejny raz jest coś, co może zostać zinterpretowane przez Państwa albo w kategoriach roku szkolnego, roku akademickiego, ale również kursu semestralnego, bądź też zajęć, które mamy tylko przez pół semestru, albo nawet obozu, na który jedziemy z uczniami i uczennicami. Grupa musi mieć strukturę wewnętrzną, musi być samodzielna, ale zarazem mieć poczucie odpowiedzialności. I teraz jak to się wszystko dzieje? Ano dzieje się tak, że stajemy się grupą. Pojawiają się emocje, zawiązują się relacje, ale pojawia się też ta strona oceny. Zaczynamy się oceniać, oceniamy innych, oceniamy siebie. Ja będę się odnosić do glottodydaktyki, gdzie widać to na etapie pierwszej osoby, która się odezwie w klasie, w obcym języku, w tym wypadku w języku angielskim i wtedy widać takie ustawienie sił w klasie. On, ona świetnie mówią po angielsku, ty masz świetną wymowę, ty używasz dobrze czasów i w tym momencie zaczyna się już proces oceniania. On jest zautomatyzowany, nawet jeżeli nie chcemy, nawet jeżeli przychodzimy z otwartym sercem i mamy dużo, dużo empatii wobec siebie, to i tak będziemy się oceniać. Natomiast jednocześnie szukamy wspólnych tematów, szukamy, ja napisałam przyjaznych twarzy, to jest cytat od jednego z moich studentów, szukamy przyjaznych twarzy i chcemy sobie gdzieś usiąść i z kimś nawiązać relacje. To jest naturalne, szukamy sprzymierzeńców w tej sytuacji, która dla nas jest nowa, no bo coś się dzieje. W pewnym momencie pojawia się akceptacja i ta akceptacja w grupie, w klasie jest budowana stopniowo. My o tej akceptacji, o spójności będziemy mówić i zaczyna się od tego, że pojawiają się nowe informacje, dlatego że nasi uczniowie, nasi studenci, kursanci spotykają się nagle gdzieś, choćby w centrum handlowym, nagle jadą tym samym autobusem, nagle widzą się w mediach społecznościowych i zbierają na swój temat kolejne informacje. Wymieniają się numerami telefonów,
zaczynają się łączyć w grupy i tworzą sobie grupy znowu w mediach społecznościowych. Okazuje się, że ktoś zna kogoś bądź ktoś z kimś już kiedyś gdzieś był. Nawiązuje się interakcja, która bardzo często wychodzi również poza salę lekcyjną. Nawiązuje się współpraca, bo pojawiają się pierwsze zadania i te zadania mogą być ściśle związane z tym, czego my uczymy, ale z drugiej strony mogą to być takie zwyczajne tematy logistyczne, czyli kto zakupi książki albo kto na następny raz przyniesie coś, co będzie potrzebne, albo kto da znać nauczycielowi, że, czyli tworzy się taka logistyka. Ale jednocześnie pojawiają się też pierwsze problemy. I te problemy są różne, o nich również dzisiaj będziemy mówić. Pojawia się rywalizacja i ona znowu tutaj jest widziana tak samo jak ten proces oceniania się i oceniania innych. Jest to silnie jedno z drugim związane, czyli zaczynamy patrzeć sobie na te krótkie kartkówki czy na testy, zaczynamy patrzeć, kiedy nas nauczyciel pochwali, a kiedy poprawi, więc ta rywalizacja w tej takiej zdrowej formie zaczyna jak najbardziej kiełkować. Realizujemy zadania, dlatego że rozpoczynamy proces uczenia się i uczenia. Zaczynamy realizować sylabus, po kolei każdą lekcję, więc realizujemy zadania. I tu również sprzyja to, może to sprzyjać w dobry sposób poprowadzone realizacji zadań. I najważniejsza rzecz, którą podkreślają wszyscy, którzy piszą o dynamice grupy, to pojawia się kwestia pomocy. My potrzebujemy pomocy, my pomoc możemy ofiarować. Rola nauczyciela jest tutaj niezmiernie ważna, dlatego że może on pokazać, że pomoc może okazać każdy. Ja mogę ją otrzymać, ja mogę ją przyjąć, ja mogę ją okazać. I ta pomoc bardzo często jest taką szeroką bramą do tego, żeby akceptacja bardziej na stałe zagościła w naszej klasie. Ja chciałam Państwu powiedzieć coś takiego chyba najważniejszego, co wynika z moich refleksji na temat dynamiki grupy i wielu lat, które spędziłam nad nią, bo uważam, że ten temat jest moim absolutnie ulubionym od samego początku. I muszę powiedzieć, że dynamika grupy zawsze daje dobre rezultaty już po pierwszym etapie, kiedy my widzimy pewne schematy, kiedy my zaczynamy się nią interesować. Zawsze mówię o tym nauczycielom, studentom, że zobaczycie, kiedy tylko włączycie refleksyjność, kiedy tylko zaczniecie być bardziej świadomi, że ta grupa to nie jest tylko zbiorowisko, jakby teraz powiedziało pokolenie Z, randomowych ludzi, tylko że jest to coś więcej, że to ma strukturę, że to po prostu żyje, to wtedy zaczyna pracować się łatwiej. Więc chciałabym, żebyście Państwo spojrzeli na to szkolenie, na te warsztaty z perspektywy takiej, że otwieramy oczy. Otwieramy oczy i jutro, jak wrócimy do naszych klas, to już będziemy widzieć coś więcej. Już pomyślimy o czymś z innej perspektywy. I to już da efekty i to Państwo gwarantuje. Będę przerywać takimi pytaniami. Ja nie chcę tutaj wyciągać nikogo do odpowiedzi, ale to będą takie pytania refleksyjne. One otwierają nam również sposób myślenia, pokazują, co my takiego widzimy w tych grupach, jak one mogą funkcjonować i dlaczego ja akurat tak patrzę na moje grupy. Bardzo bym chciała, żebyście Państwo się zastanowili, jak dobrze znacie imiona, a może i nazwiska swoich uczniów, czy bardzo je przekręcacie, czy mylicie bardzo podobnie brzmiące imiona i nazwiska, jak reagują na to uczniowie. Zastanówmy się również, jak dużo wiemy o zainteresowaniach naszych uczniów, rzeczach, których one nie lubią. Czy wiemy i czy w ogóle kiedykolwiek przeprowadzaliśmy ćwiczenie typu icebreaker, ale żeby ono było dobrym ćwiczeniem, żeby ono nie naruszało prywatności. Czy my czasem nie mylimy ćwiczenia typu warm-up z ćwiczeniem icebreaker? Bo to są dwie różne rzeczy. Warm-up nas przyzwyczaja do nowego tematu, bądź też powtarza temat, który robiliśmy ostatnio, jest przypomnieniem, jest taką, jak nazwa wskazuje, rozgrzewką, a icebreaker tu znowu
nazwa sugeruje nam przełamanie lodów, czyli skruszenie tego dystansu, który pomiędzy nami jako ludźmi powstaje. Czy pozwalam na różne grupowanie uczniów? Czy pozwalam siedzieć osobom, które lubią ze sobą siedzieć, czy nie? Jak postanowię sobie, że w ten sposób ich połączę, to ich połączę. Czy rozdzielam specjalnie, a może wręcz na odwrót, czy oni zawsze pracują w tych samych grupach? I czy daję każdemu możliwość wypowiedzi? I to jest, powiedziałabym po angielsku, tricky question, dlatego że Państwo pewnie powiecie sobie, tak, to jest jedna z podstaw dydaktyki, przecież musimy mieć pewność, że każdy zabrał głos. Ale to pytanie jest podchwytliwe, dlatego że o co chodzi? Czy naprawdę dajemy każdemu uczniowi możliwość wypowiedzi w taki sposób, w jaki on by chciał? Czy na przykład ten model odpowiedzi to czasami jest kartka, na której można coś napisać, czasami wiadomość na Teamsach, czasami wypowiedź na forum klasy, a czasami wypowiedź po zajęciach. Czyli czy potrafimy dostosować tę przestrzeń, tę możliwość, danie tej możliwości wypowiedzi uczniowi do takiego jego komfortu, dobrostanu i tej otoczki psychicznej, która się pojawia. Więc te pytania zostają, mam nadzieję, z Państwem. Zaczynamy, proszę Państwa, zarządzać. I co się dzieje? Ja tutaj po lewej stronie zamieściłam fragment z Madeleine Erman i Zoltana Dorneya. I oni piszą, że trzeba zacząć od norm. I tak naprawdę normy, nad którymi chcecie się Państwo skupić, to trzeba o nich pomyśleć już teraz. Już teraz na podstawie tego roku szkolnego, akademickiego, pomyślmy, co jest dla nas ważne na kolejny rok. Zastanówmy się nad tym, na spokojnie. Dlatego, że nie można ich tworzyć w drugim, w trzecim tygodniu września czy października, kiedy ta dynamika grupy już się dzieje. Tam naprawdę dzieje się już bardzo dużo i nam te dni, te godziny lekcyjne uciekają. Więc zastanowienie się nad tym, czy na przykład normą dla nas jest to, że się wzajemnie zachęcamy do mówienia, czy do wykonywania ćwiczeń, że zamieniamy się rolami w ćwiczeniach, że pytamy się otwarcie, kto ma jaki pomysł, że stosujemy metodę krótkich dyskusji, że nie dominujemy odpowiedzi, rozmowy, dyskusji, że nie wybieramy zawsze tych samych osób. Że jeżeli wciągamy innych, o tym, o czym mówiłam, wiemy, jak to zrobić. No i te normy musimy sobie najpierw sami ustalić, a potem można spisać wspólny kontrakt. I o kontrakcie mówi się na wielu szkoleniach, czy to z aktywizacji studentów, uczniów, kursantów, czy jeżeli chodzi o pracę z grupami, które są bardzo różnorodne. I o tym Państwo zapewne wiecie, ale ja chciałam podkreślić to, że po takim pierwszym kontrakcie, który powstaje we wrześniu, w październiku, może powstać kolejny. Dlaczego nie może powstać taki po świętach, czyli po tej przerwie, kiedy może zaszły pewne zmiany, kiedy coś nam się już nie podoba, może coś, co kiedyś działało na samym początku, teraz już nie działa, a może tak jak się zdarzyło, mamy napływ nowych uczniów w ilościach, o których byśmy nie pomyśleli i musimy się zderzyć z różnicami kulturowymi i na to wszystko się przygotować. Wtedy stare kontrakty nie mogą obowiązywać. My musimy coś zmienić, my musimy coś odświeżyć. Weryfikujmy nasze obawy, nie bójmy się powiedzieć naszym klasom, a chyba jednak źle to wymyśliliśmy. Bierzmy odpowiedzialność, wspólną odpowiedzialność za to, że może tak to nie działa. Wiecie, ja wiem, mówiłam, że jednak będziemy pracować w ten sposób, ale sami widzicie, że to nie działa. Zmieńmy to, wpiszmy coś innego do kontraktu. Aneksujmy, przecież wielkie firmy również aneksują kontrakty i dostosowują je do zmian. Zasady są od tego, by je łamać i jakkolwiek byśmy nie chcieli, to nasze osoby uczące się będą te kontrakty łamać. I do tego trzeba się przyzwyczaić, zaakceptować i znaleźć sposoby, również zapisane w kontrakcie, w jaki sposób można egzekwować ich złamanie. Kontrakt, co zrobić, żeby kontrakt nie był tylko na wrzesień bądź na październik, czyli nie był taki zapomniany, można go oczywiście powiesić na ścianie. Widziałam w wielu klasach, że te piękne kontrakty na takich ogromnych, ogromnych kartkach wiszą i przypominają o wszystkich zasadach. Tutaj w zależności od wieku naszych uczniów
można dostosować, jaka to będzie forma kontraktu. Ja z moimi studentami zawieram kontrakt, który jest na Teamsach i tam w każdej chwili oni włączają sobie telefony i mogą zerknąć, więc to można dostosować, to nie zawsze musi być taka sama forma, ale on musi być, my musimy o nim przypominać, musimy się do niego odnosić, musimy go pokazywać, musimy wizualnie wzmocnić to, że on jest i że on jest dla nas ważny, a przede wszystkim musimy współpracować nad nim z naszymi uczniami. Zapytajmy siebie, w takim świecie idealnym, jaki byłby ten kontrakt, co by w nim było, czego byśmy chcieli od osób uczących się w naszych klasach. Czy my wiemy, jakich norm oczekują te osoby? Czy chcą, żeby w trakcie tego, jak wypełniają Mentimeter, była cisza, czy raczej oczekują wskazówek ode mnie jako prowadzącej? Czy chcą, żebym mówiła w tym samym czasie? Czyli od takich prostych, podstawowych, logistycznych wręcz norm, po takie, które dotyczą szacunku, pozytywnej atmosfery, rozwiązywania problemów. Czy ja mogę zapytać, czy ja chcę zapytać moich uczniów, moje uczennice o to, co w takim kontrakcie może się znaleźć? Czy ja mogę zapytać rodziców, a może czy ja w ogóle sama siebie chcę zapytać? Bo to bardzo często w sytuacjach takich terapeutycznych wychodzi nam na szkoleniach, że my jednak nie chcemy usłyszeć pewnych odpowiedzi od nas samych. Więc tutaj pytanie, gdzie się spotkamy z tym wszystkim, a potem jednak trzeba sprawdzić, czy szkoła lub jakakolwiek inna instytucja, może nawet i rodzice, w przypadku naszych młodszych uczniów i uczennic, narzucają nam jakiekolwiek normy i są to normy, które ja muszę wziąć pod uwagę. I finalnie, co nam z tego kontraktu idealnego pozostanie i warto o ten kontrakt zawalczyć, dlatego że to już nawet jako sam moment tworzenia kontraktu już jest bardzo ważnym elementem dynamiki grupy, już bardzo dobrze wpływa na spójność. My pokazujemy wtedy osobom po drugiej stronie, że one nie są po drugiej stronie, że my jesteśmy bardziej tak wokół tego procesu uczenia i nauczania się i że tworzymy go wspólnie, a nie my i oni. Proszę Państwa, a propos tego, że grupy żyją, będę to powtarzać wielokrotnie, dlatego że obserwując wiele, wiele lekcji i będąc w pokojach nauczycielskich, będąc też na korytarzach, na radach pedagogicznych, bardzo często słyszę takie stwierdzenie, co się z nimi stało? Co się stało z tą grupą? Odpowiedź jest bardzo prosta, nic, po prostu te grupy żyją, one się zmieniają się w czasoprzestrzeni. Jest niemożliwością, żeby grupa, czyli zaczniemy od tych trzech osób, trzech różnych indywidualności na przestrzeni czasu, różnych wydarzeń, nie zmieniła się. Więc to jest absolutnie normalne zjawisko. My to w pierwszej kolejności musimy zauważyć, a potem zastanowić się, co z tym zrobić. Ja na końcu podam Państwu taki schemat, do którego ja sama wracam i który mnie osobiście pomaga zastanowić się w sytuacji, kiedy widzę, że coś, mówiąc kolokwialnie, nam nie gra. Ale wyjdźmy od teorii. Teorii znowu tutaj Państwo widzicie takie daty dosyć odległe od roku, w którym jesteśmy dziś. Zaczęło się od Bruce'a Tuckmana, oczywiście zaczęło się wcześniej, ale to takie sformułowane etapy rozwoju grupy możemy znaleźć w literaturze właśnie powołujące się na niego. Ja lubię te nazwy, specjalnie akurat tutaj ich nie tłumaczyłam na język polski, bo kiedy się je zapamięta, forming, storming, norming, performing, to od razu widzimy, jak ta grupa przechodzi przez te etapy i co się z nią dzieje. Z 1975 roku, niestety nie znalazłam zdjęcia pod Trishy Schmuck, ale pedagog Richard Schmuck wraz z nią pokazał, że istnieje bardzo silna relacja między tym, co się dzieje w grupie, a tym, w jaki sposób są zarządzane firmy, instytucje biznesowe, instytucje nawet państwowe, i że można to porównać do tego, że jesteśmy w coś zaangażowani, stajemy się członkami, członkiniami, następnie pojawiają się liderzy i nawiązuje się współpraca, pojawiają się cele, które są indywidualne i skupione na dydaktyce,
A następnie mamy weryfikację tych celów i dostosowanie mojego miejsca do tej grupy i tej grupy do mnie. W 1998 roku Zoltan Dorney i Madeline Ehrman, już wspomniani wcześniej, popatrzyli i cytowali zresztą Tuckmana i Szmuk, ale wprowadzili coś nowego. I widzicie Państwo ten ostatni etap, the solution. Czyli oni również zaczęli od tego, że grupa się formuje, następnie oni nazywają to nie storming, ale transition, czyli przechodzi pewne zmiany, potem fantastycznie funkcjonuje, u Tuckmana nazywało się to etapem takiej normalizacji. I to, dlaczego warto się powoływać na ich taksonomię, to, że oni podkreślają ten etap ostatni, czyli rozpuszczenie się grupy, to, że grupa kończy bądź zawiesza swoją działalność. I uważam, że z punktu widzenia nauczycieli ten etap jest niezmiernie ważny, bo my go przeżywamy co roku kilka razy. Przerwy na przykład świąteczne, grudniowe, bądź przerwa feryjna, nie mówiąc już o wakacjach, to są etapy zamykania grupy. Bardzo często uczniowie się nie widzą przez ten okres i ta grupa zostaje zawieszona, przestaje istnieć i wraca tak naprawdę prawie że nowa od samego początku. Ja sobie połączyłam, proszę Państwa, to nazewnictwo. Pracuję z grupami już od kilkunastu lat i mam już wytworzony taki mój system przechodzenia przez te wszystkie etapy. I moim zdaniem, proszę Państwa, zaczyna się od tego, że najpierw się poznajemy na etapie forming, czujemy niepokój. To jest bardzo trudny okres, on jest bardzo fajny, jest ekscytujący, ale my się zderzamy z nowym. Pojawia się coś nowego i to powoduje, że my nie do końca wiemy, co nas czeka i wszelkiego rodzaju lęki, niepewności się pojawiają u nas, u prowadzących, u uczestników całego procesu. I to jest duży problem, dlatego zawiązanie grupy, to formowanie się grupy jest bardzo ważnym etapem, gdzie ciężar i ta siła, o których mówimy w dynamice, leży bardzo, bardzo na naszych barkach. Potem ja łączę sobie etap storming and transition, dlatego że uważam, że z jednej strony jest dużo burz, ale z drugiej strony my przechodzimy, gdzieś przechodzimy na drugą, nie wiem czy na drugą, ale na pewno na inną stronę. Następuje silna przebudowa tego, co w grupie się dzieje. Pojawiają się role, w angielskim mówimy, że te role tak wypływają na powierzchnię. Inne są z kolei wyznaczane zazwyczaj przez nas, przez nauczyciela. Pojawiają się podgrupy, konflikty, ale również wypracowujemy kompromisy. Wtedy już mamy o wiele bardziej doprecyzowane cele, a także modele pracy, pracy indywidualnej i współpracy na różnych poziomach. I tu znowu wrócę do pary, czyli diady i do tych minigrup, a także całej grupy. I to zarówno jeśli chodzi o cele dydaktyczne, jak i te logistyczne i po prostu integrację, życie tej grupy, po prostu jako grupy ludzi. Następnie mamy trzeci etap, na który wszyscy czekamy, bo to jest etap performing i norming, który ja łączę, kiedy powoli, powoli już się znamy, już wiemy, o co chodzi, już wiemy, czego możemy się spodziewać. Mam nadzieję, że już nauczyliśmy się imion, a może i nawet nazwisk. Czujemy się bezpiecznie, zaczynamy osiągać pewne wyniki, my jako nauczyciele, nasi uczniowie, sukcesy. Pojawiają się też pierwsze porażki, ale już wiemy, co robić, wiemy, jak działać, czujemy się o wiele pewniej na tym etapie. I ten ostatni etap, o którym mówiłam, który wprowadził Dorney i Ehrman, to zamknięcie przyszłości i otwarcie na przyszłość. Będziemy mówić, kiedy będę opowiadać Państwu o ćwiczeniach, które są dostosowane do tych etapów, jak ważne jest to, żeby zamknąć to, co było i podsumować, ale również otworzyć się na przyszłość i podsumowując, celebrując, jednak wyznaczając nowe cele. I to wszystko jest cyklem. I proszę Państwa, od razu
Ja obecnie pracuję bardzo dużo nad językiem Generation Z, dlatego będę się odnosić do osób, które obecnie są w wieku 11 do 26 lat, czyli to są nasi uczniowie, uczennice, studenci, studentki. I oni by powiedzieli, że to jest taki disclaimer, a mianowicie powiem Państwu, od razu zdradzam tajemnicę, żebyście byli Państwo przygotowani na to, iż te etapy się bardzo często zazębiają, bardzo często one nawracają. Możemy odkryć, że nagle grupa nam się zachowuje, kurczę, tak jakby to jednak był etap poprzedni. Co się stało? Jednak nie pracuje tak sprawnie i tak dobrze. I co się wtedy dzieje? Dzieje się coś takiego. Grupa nam zbacza z kursu. Grupa nam, proszę Państwa, zbacza z kursu i w literaturze znajdują się trzy typy tego mylenia drogi. Pierwszy to ten kangurkowy przeskakiwanie pewnych etapów. Czyli mamy grupa, to taki przykład, bo można te etapy przeskakiwać w przeróżny sposób, ale mamy grupę, ta grupa jest dopiero na etapie tworzenia, ale tak się wszyscy polubili, tak się fantastycznie wszystkim razem współpracuje, że ona przeskakuje nam ten etap i zaczyna fantastycznie współpracować. Co my wtedy robimy? Zaczynamy się cieszyć, no bo przecież nie ma nic lepszego niż pozornie spójna grupa. I to jest ten moment, kiedy my przestajemy wychwytywać cichych uczniów, kiedy my nagle pozwalamy na to, aby tak zwani negatywni liderzy przejęli kontrolę w grupie, to jest ten moment, kiedy zaczynamy, ale jeszcze o tym nie wiemy, mieć problemy z dyscypliną i to jest ten moment, kiedy zaczynamy się męczyć na tych zajęciach, ale dalej dajemy sobie radę, no bo przecież tak fajnie wszyscy pracują, jest zabawnie, głośno, a przecież to świadczy o tym, że wszyscy się dobrze w tej grupie czują. I to przeskakiwanie etapów jest bardzo niezdrowe, zarówno w momencie, w którym przeskakujemy te trudniejsze etapy, jak ten etap burz, jak i kiedy pojawiają się na przykład osoby, które się znają z innej klasy, z jakiejkolwiek innej placówki, znają się po prostu z przeszłości i albo są na etapie drugim i zaczynają się ujawniać jakieś sprzeczki, konflikty, albo wręcz przeciwnie, uwielbiają się i zaczynają wspaniale współpracować. To nie jest dobre, to nie jest naturalne. Grupy muszą przejść przez wszystkie cztery etapy. One mogą następować szybciej bądź wolniej, ale muszą następować po sobie. I co do tego, zarówno badania z socjologii, z psychologii, z pedagogiki, wszyscy się tu zgadzamy, że nie da się ominąć tych etapów. Niektóre grupy, tak jak te outka, specjalnie użyłam angielskiego sformułowania to get stuck, bo one tak po prostu nam utkną w jednym miejscu i nie chcą ruszyć dalej i my nie wiemy, co robić. Albo się wszyscy kłócą przez cały miesiąc, jest bardzo nieprzyjemnie, albo właśnie jest cały czas zabawa, co też rodzi problemy z dyscypliną, więc gdzieś jesteśmy na którymś końcu kontinuum i gdzieś któreś z tych ekstremum nam bardzo, bardzo przeszkadza. No i ta ostatnia, taka również popularna i chyba najczęściej spotykana sytuacja, że niektóre osoby pozostają nam w tyle. Tylko bardzo proszę, żebyście Państwo zauważyli, że można zostać w tyle z materiałem, czyli można po prostu być słabszym uczniem, uczennicą i nie wiedzieć, jak nadrobić zaległości albo jak utrzymać się na tym samym poziomie, co pozostali członkowie grupy, ale można też pozostać w tyle tak mentalnie, jeśli chodzi o bycie częścią grupy, czyli dzieje się to dla nas za szybko. To często widać w grupach osób dorosłych. Wszyscy nagle przychodzą i mówią sobie po imieniu. Wszyscy nagle wymieniają się telefonami, idą wspólnie, nie wiem, gdzieś sobie usiąść i napić się kawy. Dla niektórych osób to jest za szybko, za dużo, za szybko. I te osoby pozostają w tyle i warto je również zauważyć i zobaczyć, że to również jest zbaczanie z tego naszego obranego kursu. Pytamy teraz samych siebie, teraz bądź później. Czy w ogóle kiedykolwiek zauważyłam, że moje grupy przechodzą pewne etapy rozwoju? Czy Państwo w ogóle
teraz myślicie o tym, że rzeczywiście te grupy wrzesień, czerwiec albo wrzesień, wrzesień, że rzeczywiście one żyją i że to życie ma ileś etapów. Czy myśląc teraz o tych grupach, których Państwo uczycie, czy wiecie, czy już teraz jesteście w stanie sobie zdać sprawę z tego, na jakim one są etapie? Czy może pewne zdarzenia, zachowania, problemy teraz ukazały się w innym świetle? Może ja teraz wiem, dlaczego tak się dzieje. Może ja wiem, dlaczego uczeń, który był taki cichy, i tu znowu jest to mówienie, że przecież ta osoba nigdy nie sprawiała problemu. Dlaczego nagle teraz ktoś sprawia nam problemy na tych zajęciach? A może właśnie ta osoba, która cały czas była z tyłu pod tym względem mentalno-behawioralno-społecznym, teraz w końcu postanowiła zademonstrować, że ja chcę takich norm, ja się tu źle czuję, czyli wraca jakby nam na etap sztormów i burz. Jak planuję się przygotować do zarządzania grupą na każdym z tych etapów? Ja Państwu dzisiaj pomogę w tym, ale czy w ogóle czujemy, co w naszych konkretnych klasach na tym każdym etapie będzie nam ciężej osiągnąć i nad czym trzeba bardziej popracować? Który z tych etapów będzie najtrudniejszy? Który? Gdzie klikniemy od razu? Gdzie jednak są osoby, które będą się wykłócać? A gdzie bez problemu przejdziemy i wszyscy będą cicho pracować i wykonywać swoje zadania? Na czym mi zależy na każdym etapie? To jest bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę, i tu znowu wracamy do tych niewygodnych pytań, co ja lubię, czego ja oczekuję w mojej klasie, jako ta osoba goszcząca, osoby uczestniczące w procesie nauczania, i na czym mi tak naprawdę zależy. Bez odpowiedzi na te pytania nie jesteśmy w stanie skutecznie zarządzać grupą. A jaka to jest ta pozytywna dynamika grupy? Proszę Państwa, to są grupy, które są skierowane na zadania, na proces. I zazwyczaj w dydaktyce mamy tak, że albo jesteśmy skierowani na proces, albo jesteśmy zorientowani na zadanie. Tutaj możemy sobie to rozdzielić. Ważne, żeby grupy były na coś zorientowane. Tym zadaniem może być przez 3 minuty naszych zajęć nawiązanie relacji, ale to również jest zadanie. Grupy, które uważamy za pozytywne, są ekspresyjne, są interaktywne, nie boją się konfrontacji, mówią o problemach, mówią, co im się nie podoba, są zorientowane zarówno na pracę własną i potrafią pracować same, ale też na współpracę, i są charyzmatyczne. To jest to, co lubimy. Po prostu lubimy te grupy. I grupy w sposób naturalny dążą do spójności. Zamieściłam tutaj coś z Dorneya i Noelsa, co jest kwestionariuszem, którym bardzo dobrze jest go sobie zrobić po tym, jak już określimy, czym ta dynamika i spójność jest, ta pozytywna dynamika jest, i zastanowić się na przykład nad tym, bardzo lubię to pierwsze sformułowanie, czy kiedy patrzę sobie na inne klasy, kiedy wchodzę do klasy, która nie jest moja, czyli taka, której ja nie uczę i którą lubię, czy ja sobie myślę, a jednak ta moja jest lepsza, jednak wolę ją. Tutaj jest there are some cliques in this class group. Jest wyraźnie napisane o tym podziale na podgrupy. Ja do tego tematu jeszcze wrócę. Ale rzeczywiście, czy my widzimy to, że siła rozkłada się jakoś w podgrupach i jak to wpływa? Jeżeli miałabym uczestniczyć sama na przykład w takich zajęciach, to jest punkt numer 3, to czy ja chciałabym, żeby te osoby były ze mną w grupie? To jest bardzo dobry test na spójność grupy. Czy ci ludzie do siebie pasują? Państwo tutaj pisaliście, że ta wyjątkowość jest ważna, że w grupie są ludzie, którzy się nie lubią, tylko pytanie, co z tym nielubieniem, czy nie lubią się i z tego są kłopoty, czy po prostu nie lubią się. No i właśnie, czy jestem niezadowolona, nieusatysfakcjonowana, tylko znowu trzeba sobie zadać pytanie, w jakim wymiarze z tego, jak moja grupa pracuje. Może nam zależy na tym, żeby z uśmiechem wchodzić i wychodzić z klasy, a może nie, może liczymy sukces klasy i spójność grupy tym, ile stron są w stanie przerobić zadań i osiągnąć świetne cele, również wychodząc zadowolonymi, ale jednak ta sfera interakcyjna, tego kontaktu międzyludzkiego aż tak dla nas nie jest ważna. Jesteśmy tu po to, żeby uczyć i to jest dla nas istotne.
Jak wspierać i rozwijać tę spójność grupy? Ja podzieliłam to na takie dwie sfery tutaj. Przede wszystkim to, co Mullen i Koper napisali. Mamy to, że ludzie czują jakiś pociąg do drugiej osoby, która w grupie również jest członkiem, członkinią i chcą z nią pracować. I tutaj powodów może być wiele. Ktoś jest bardzo zabawny, ktoś pięknie, tak jak w przypadku nauczania języka, mówi w języku obcym. Ktoś zawsze świetnie organizuje pracę, będziemy zaraz mówić o rolach w grupie. Czyli to, że nam się podoba, że ta grupa, że ta klasa, że te osoby są dla nas atrakcyjne w jakimkolwiek stopniu. Pamiętam, i to jest anegdota, ale jest to coś jak najbardziej szczerego do bólu prawdziwego. Ktoś kiedyś napisał w ćwiczeniu, które promuje właśnie spójność grupy i tą The Personal Attraction, ktoś napisał w moich badaniach, lubię Tomka, dlatego że zawsze przynosi coś słodkiego. I to był fakt. Po prostu Tomek na zajęciach zawsze zjawiał się z czymś, co wszyscy inni mogli zjeść. I tutaj zawiązywała się taka fajna społeczność. To poświęcenie się zadaniu, temu, żeby to zadanie wykonać najlepiej, jak potrafimy, ale również taka duma, prawda? To gdzieś się traci w procesie kształcenia, bo mamy to na pewno w podstawówce, chyba mamy też to w szkole średniej, ale klasa A lubi się z klasą B, ale rywalizuje z klasą C, więc ta taka duma, że jestem w tej grupie, również powoduje, że ta grupa jest spójna. Po drugiej stronie ja dałam takie dwa punkty, tak jakbym miała podać dwie najbardziej podstawowe rzeczy. Podałabym socjalizację, budowanie wszelkiego rodzaju relacji i nastawienie na cel. To jest złoty środek tego, żeby grupa była spójna, a dynamika grupy pozytywna. Socjalizujmy naszych uczniów i nastawiajmy ich na cel. To zawsze działa. I teraz, czy grupy mogą być zbyt spójne? Pytamy samych siebie, odpowiedź już jest napisana w takim oto akronimem, of course. I kiedy tak się dzieje? Wydaje nam się, że to jest niemożliwe, że przecież nie ma czegoś takiego jak zbyt spójna grupa, a jednak są to grupy, pomyślcie Państwo, czy kiedykolwiek w swojej karierze takie grupy spotkaliście, to są grupy, które nie akceptują nowych członków, które wręcz wypychają osoby, które chcą do nich dołączyć. To są grupy, które skupiają się na relacjach, na byciu razem. To bardzo często jest podłoże braku dyscypliny w klasie i tego złego zachowania, które nam tak bardzo przeszkadza w procesie dydaktycznym, a nie na celach. Czyli jesteśmy, często się tak mówi, że ta klasa jest rozrywkowa, że ta grupa jest tutaj, nawet jeśli mówimy o dorosłych, oni lubią być ze sobą, bardzo często na kursach językowych się to pojawia, no ale uczyć to oni się za dużo tutaj nie uczą i nam jako nauczycielowi zaczyna to przeszkadzać. Grupa za wszelką cenę chroni wspólnoty, nawet jeśli jest sztuczna, nawet jeżeli przewodzi osoba, która jest problematyczna, która jest negatywnym liderem, która sprawia kłopoty i prowadzi naszą grupę w złym kierunku. Ale jednak wszyscy z jakichś powodów bronią tej osoby. I taka spójność grupy, która, proszę spojrzeć, również nie akceptuje nas jako nauczycieli, skupia się zbyt dużo na relacjach, to jest ta negatywna strona dynamiki. Rozśmieszył mnie, jako językoznawcę rozśmieszył mnie ten tytuł, czy klasa wpływa na dynamikę klasy w klasie, ale tutaj w tym pytaniu jest całe clue, dlatego że musimy sobie zdać sprawę i Państwo to wiecie, ale zapominamy o tym, dlatego postanowiłam przypomnieć, że organizacja przestrzeni, wyposażenie, komfort i wygoda nasza, osób, które biorą udział w procesie nauczania, dobrostanu jednostki, podkreślam, w tym nauczyciela, organizacja samej grupy, mobilność, czy nasi uczniowie, uczennice mogą się przemieszczać po tej sali, czy mogą nawiązać kontakt, czy ta osoba, która jest naprawdę nieśmiała i nie będzie nigdy nie wiadomo jak aktywna w relacjach naszej grupy, ma miejsce, żeby sobie spokojnie gdzieś usiąść i popracować, nie będąc atakowana tak wręcz fizycznie z punktu widzenia proksemiki innymi osobami w klasie. Czy są i jakie są te układy, które nie sprzyjają albo sprzyjają dyscyplinie i realizacji celu?
My zawsze na filologii angielskiej narzekamy na przedmiotach praktycznych, na sale wykładowe, dlatego że tam nie jesteśmy w stanie, jesteśmy ściśnięci, studenci są ściśnięci jeden obok drugiego i nie są w stanie pracować w parach, w grupach, a prowadzenie zajęć chociażby z konwersacji jest wręcz niemożliwe i bardzo utrudnia i negatywnie wpływa na dynamikę grupy. Czy sala jest przechodnia, czy jest na własność, czy my tam się czujemy dobrze? Czy możemy ją zaadoptować tak, żeby to naprawdę było nasze miejsce, nasza sala? Dzieci tak bardzo często mówią, młodzi uczniowie, że to jest nasza sala jest o wiele ładniejsza. Więc zapytajmy się, co w sali i w czasie lekcji jest ważne dla mnie i dla osób, które uczę. Może wystarczy przestawić biurko, może wystarczy zakupić roletę, żeby nas nie raziło słońce. Jakie zmiany, te mniejsze i większe, spowodowałyby, że czulibyśmy się lepiej w tej przestrzeni? Co mogę zmienić, ale co muszę zaakceptować? Proszę Państwa, ja mam świadomość tego, jak się pracuje w szkołach i jak wygląda rzeczywistość nauczyciela. I wiem, że niektóre rzeczy mogą być nie do przeskoczenia, ale gwarantuję i wiem to od Państwa, od nauczycieli, że kiedy się zastanowimy dłużej, pomyślimy nad tym, to takie drobiazgi naprawdę robią robotę i się zaczyna dziać. Proszę Państwa, style zarządzania i tutaj sięgnę do biznesu, no nie oszukujmy się, dlatego że to tam właśnie style zarządzania najbardziej się rozwijały przez lata i to stamtąd korzystają menadżerowie i my jako takie osoby zarządzające klasą również możemy tam znaleźć swój styl. I to wszystko, co my znamy, co poznajemy na studiach, opiera się na tym stylu autokratycznym, demokratycznym, liberalnym, ale później w latach 80. pojawia się nagle Hersey i Blanchard i pokazują nam teorię, która skupia się albo na relacjach, albo na zadaniach. I ja tutaj dopasowałam ten typ lidera do tych etapów rozwoju grupy. Czyli na początku my bardzo pracujemy na zadaniu, a nie tak bardzo skupiamy się aż na tych relacjach, no bo trzeba skupić się na celu i celem jest zadanie do wykonania. W etapie tych burz, no to wszystkie ręce na pokład i skupiamy się na wszystkim i tu jest nam ciężko i trudno, ale powoli możemy zacząć kształtować taką bardzo przyjemną atmosferę i skupić się na tych relacjach, zacząć się po prostu dobrze bawić tym procesem dydaktycznym, aż na samym końcu, gdzie nasze grupy są już, mówimy, dojrzałe, to wtedy one już działają przy takim właśnie low task, relationship mode i w tym momencie możemy je troszeczkę zostawić, usunąć się w cień lub wręcz przeciwnie, bardziej wyjść w grupę, ale zrzucając z siebie ciężar odpowiedzialności. Bas i Avoglio, czyli ten trzeci styl zarządzania, jest dosyć podobny do tego, ale może Państwo znajdziecie w tym jakąś inspirację. Mamy liderów, którzy są nakierowani na cele, oferują nagrody, oferują, grożą karami za to, jeżeli nie wykonujemy, nie osiągamy celów. I są też tacy, którzy pokazują nam, jak może wyglądać ten proces dydaktyczny, są inspiracją i mają jakąś wizję, którą się dzielą. Najważniejsze to zobaczyć, czy ja mam jakiś konkretny styl zarządzania, czy umiem dostosować mój styl zarządzania do sytuacji i tutaj podpowiadam do etapu, na którym znajduje się moja grupa. Jakie formy zarządzania chciałabym spróbować, a w jakim stylu zarządzania w ogóle nie jestem w stanie się odnaleźć. My padamy ofiarą takich tego, co słyszymy bardzo często, czy to na konferencjach, czy w pokojach nauczycielskich, że te klasy trzeba trzymać krótko, mówiąc kolokwialnie. A tutaj można sobie pozwolić. A tutaj mówimy, że z tą grupą się świetnie pracuje, możemy pozwolić sobie na więcej. I tak jakby grupujemy, szufladkujemy te grupy i jednocześnie, zapominając o tym, że one żyją, i jednocześnie dostosowujemy sobie takie naklejki stylu zarządzania. Ten nauczyciel jest autorytarny. I bardzo często, kiedy się zapyta samych uczniów, to oni tak mówią, co oznacza, że my rzeczywiście pokazujemy się im z jednej strony, a przecież tak być nie powinno. My naprawdę nie musimy mieć tylko tej jednej twarzy i tego jednego stylu.
zarządzania. Proszę Państwa, role w klasie. Kolejny klucz, który otwiera drogę do pozytywnej dynamiki. Zaczynamy od tego, że są role nieformalne i role przypisane. I Państwo o tym doskonale wiecie. Te role nieformalne, od razu wiemy, kto jest żartownisiem w grupie, kto jest osobą, która od razu napisze nam adres mailowy albo kto załatwi kredę. Ale mamy też takie role, które my sami przypisujemy, czyli my widzimy, że ktoś może coś zrobić, że ktoś będzie w czymś dobry. I rzeczywiście z czasem jest nam coraz łatwiej te role przypisywać i jak najbardziej możemy to robić, ale doradzam zrównoważenie tego, tych nieformalnych z tymi przypisanymi. Bądźmy czujni i pozwólmy sobie na jedno i na drugie. Jakich mamy liderów uczniów w klasie? Mamy takich, którzy się skupiają na zadaniu i oni będą prowadzić grupę w stronę zadania i oni, my lubimy takich liderów, prawda? Bo oni nam pomagają osiągnąć też nasz cel, ale lubimy też tych drugich, tych, którzy są specjalistami od czynników socjoemocjonalnych, którzy z jednej strony będą pocieszać, z innej rozśmieszać, a z jeszcze innej będą nam przywoływać grupę do porządku. Więc wszyscy są potrzebni. Wszyscy są potrzebni tak jak zawsze, tak jak w środowisku, jak w społeczeństwie, wszystkie role odgrywają bardzo ważną rolę. Jakie są inne? Kolejny raz z premedytacją nie tłumaczyłam tych nazw, bo uważam, że w języku angielskim brzmią one świetnie. I co mamy? Mamy osoby, które zawsze inicjują i które zawsze dodają coś od siebie. Także ten proces dydaktyczny, to wykonywanie zadania staje się bogatsze, następuje szybciej, ciekawiej. Mamy osoby, które będą pytać, jak ty uważasz, a co ty sądzisz, co robimy, jak robimy. Będą koordynować. Będą oceniać, mówiąc nie, tak to nie może być, musimy zrobić to i to. Będą krytykować w sposób zarówno pozytywny, jak i negatywny, konstruktywny i nie. Będą osoby, które potem się okazuje, że one notowały. One notowały, one pisały, one coś ułożyły, one poszły po odpowiednie materiały do nauczyciela i to po prostu się dzieje samo z siebie. No i to są te role, które są skupione na zadaniu i one pomagają nam w tym zadaniu. Są też takie, które pomagają nam znowu w tych relacjach społecznych. I tu znowu mamy osoby, które zachęcają innych do pracy, które wspierają nie tylko innych, ale głównie nas. Lubimy takich uczniów, bo oni nam dają oddech, odbierają trochę tej odpowiedzialności. Takich, którzy szukają rozwiązań i kompromisów, szukają harmonii. Bardzo często te osoby same nie lubią konfliktów i to też są bardzo przydatne role. No i takie, które starają się gdzieś znaleźć jakiś balans. Oni pokazują te role uczniów, uczennic z perspektywy interakcji. I mamy uczniów, którzy są skupieni na zadaniu. Mamy takich uczniów, którzy, no właśnie, tutaj to się nazywa phantom students, czyli takich, których nie widać w ogóle w klasie, ale często podejrzewamy, że gdzieś tam z tyłu pociągają za sznurki, czyli gdzieś coś mówią, gdzieś coś podrzucają, jakieś pomysły. I chociaż ich nie widać, to wpływają nam na to, co się dzieje w grupie. Są osoby interaktywne, te, które chcą z nami wejść w interakcję, które z nami współpracują. Są takie, które są bardzo zależne od innych i od nas. Tacy, którzy lubią pracować sami i tacy, którzy są całkowicie wyalienowani. I tutaj mamy dużą trudność w rozróżnieniu tego ucznia, który jest uczniem typu phantom student, takim, który jest wyizolowany i który po prostu lubi pracować sam, a taki, który w jakiś sposób jest z tej grupy może i nawet wypchany, albo tak potwornie źle się w tej grupie czuje z jakichś powodów, że nie będzie w ogóle pracował. I ćwiczenie tego, odnajdywanie tych ról jest bardzo ciekawe i tak naprawdę powoduje, że my jesteśmy w stanie nad tą grupą zapanować, tłumacząc sobie pewne rzeczy, które się w grupie dzieją. Jakie mogą być przykłady problemów? Mamy konflikty osobowościowe, zadaniowe, te związane z komunikacją, te z rozwojem grupy i one są całkowicie naturalne. Bardziej większym problemem jest to, kiedy nie pojawiają się, bo to oznacza, pamiętacie Państwo, że przeskakujemy może jakiś etap.
Konflikty importowane, to często się dzieje, ostatnio słyszałam, to znaczy ostatnio w zeszłym roku, kiedy współpracowałam z nauczycielami jadącymi na kolonie, bardzo się bali tego, że to usłyszałam w trakcie szkolenia, że uczniowie z jednej klasy będą z uczniami z drugiej, z trzeciej, z czwartej, że stworzy się taka podgrupa i że właśnie te konflikty zostaną zaimportowane i wzmocnione przez to, że te osoby, które normalnie na co dzień nie są razem, nagle mogą, mają umożliwioną tą współpracę, nazwijmy to. No i apatia, czyli taka generalna nuda, nuda pozytywna, negatywna. Czasami ta apatia jest naturalna i trzeba się uśmiechnąć i dać czas sobie i innym, a czasami oznacza, że brakuje nam tej energii, pozytywnej energii w grupie. No i co zrobić? Można usuwać skutki konfliktu, ale żeby znaleźć, usunąć skutki, trzeba znaleźć źródło. I tutaj znowu wracamy do ról. Trzeba mówić otwarcie o konfliktach, rozmawiać z grupą, że słuchajcie, coś się dzieje, co się dzieje. Im częściej to robimy, tym bardziej naturalne się to staje i szybciej dochodzimy do momentu, w którym zaczynamy z grupą rozmawiać. Ustalenie celu nadrzędnego i mówienie szczerze, słuchajcie, wiem, jest tak i tak, ale musimy zrobić to i to. Modelowanie tej cierpliwości, słuchanie aktywne, wysyłanie, Cohen nazywa to iMessages. Ćwiczenia, w których można się wypowiedzieć, że ja uważam, ja chciałbym, chciałabym, ja myślę, że, ja uważam. Specjalnie podkreślam to ja, bo właśnie w wersji angielskiej jest I messages. One pokazują nam tę stronę ucznia i to nie tylko ucznia, ale ucznia zindywidualizowanego, czyli dowiadujemy się o tych jednostkach w grupie. Oczywiście czasami warto sięgnąć po mediację. Promujemy orientację na cele, o tym już mówiłam w ustalaniu celu nadrzędnego i Murphy jeszcze proponuje coś, co się nazywa action logging i on mówi, aby prowadzić coś w stylu dziennika obserwacji, refleksji i żeby zauważać sytuacje, które się nam powtarzają, tak zwany action research, w którym będziemy widzieć, będziemy mogli coś z tym zrobić, mogli jakoś w jakiś sposób zadziałać. No i zastanawiałam się długo, jak nazwać ten slajd. Nie lubię określenia uczeń problematyczny, uczeń z problemami. Jako językoznawczyni coś tutaj w tym sformułowaniu mi nie gra i dlatego napisałam uczniowie zmieniający klimat klasy, więc uznajmy, że oni nam ten klimat klasy zmieniają. I tutaj zacytujemy sobie Durneya, I accept you, but not your behavior. I od tego chyba trzeba wyjść. Akceptujecie w mojej klasie, jesteś uczniem, masz prawo tutaj być, szanuję to, ale nie podoba mi się to zachowanie. I tu znowu wchodzimy w NVC, w Nonviolent Communication, gdzie nie mówi się o tym, że jesteś złym uczniem, tylko że źle napisałeś test, bo to są dwie różne rzeczy. Czyli mówienie o tym, co się stało, a nie jacy oni są. Jest taki szkielet, taki schemat asertywnej rozmowy z problematycznym uczniem, ale tutaj od razu mówię, że do tej rozmowy musi dojść, bo Państwo sami mi na pewno powiedzą od razu, że kiedy my przedstawimy naszą prośbę, bardzo często uczeń milczy, ten zmieniający klimat klasy. On nie mówi, on po prostu milczy, nie odpowiada. Więc musi zacząć mówić. Żeby zaczął mówić, żeby z nami rozmawiał, my musimy się cofnąć do tych wszystkich innych rzeczy, które dzisiaj mówiłam, czyli ta spójność grupy, sprawdzenie, jaką rolę odgrywa ten uczeń. To naprawdę nie ma jednego rozwiązania, to wszystko potem bardzo ładnie się ustawia, wszystko w jeden schemat. I ten schemat jest bardzo skuteczny. On tutaj w języku polskim mówimy o zdartej płycie, tu jest broken record. To bardzo dobrze działa i rzeczywiście w latach 80., czyli jeszcze gdzie tak się no niezbyt dużo mówiło o komunikacji bez przemocy, pokazuje jak mówić z szacunkiem, ale jednak asertywnie osiągając swój cel. I czy problemy z dynamiką grupy mogą mieć pozytywne efekty? Oczywiście. Wzrasta zaangażowanie uczniów. Nagle odzywa się uczeń, który by nigdy nie zabrał głosu, ale coś go wzburzyło, zdenerwowało. Odreagowanie wrogości. Czasami jest potrzebne coś takiego, że ktoś krzyknie i w tym momencie ta negatywna energia uchodzi.
to również pokazuje, że grupy stają się bardziej spójne. Wzrasta produktywność grupy, bo jednak nagle po takim burzliwym okresie one zaczynają lepiej pracować i to widać w wielu przypadkach. Proszę Państwa, przechodzimy do schematu ćwiczeń. Pochodzi on z książki Jill Hatfield Classroom Dynamics. I kiedy poznałam Jill Hatfield, było to chyba 6 lat temu. I tutaj anegdota, ale idealnie okazuje. Chciałabym zachęcić Państwa do korzystania z tej książki, bo ona naprawdę jest, tu znowu odnośnik do Gen Zersów, game changerem w zarządzaniu klasą. Ja podeszłam z tą książką, byłam tak zakochana w książce Jill, tak zakochana w tych sposobach radzenia sobie z klasą. Bardzo szybko zauważyłam, jak to świetnie działa, jak cudownie uczy się w grupie, która ma dobrą dynamikę. Podeszłam z tą książką i tak chyba nie bardzo wiedziałam, co mam powiedzieć. Trzymałam ją, chciałam jej wręczyć do tego podpisu, a ona na mnie spojrzała i powiedziała I know i pokiwała głową. I naprawdę kiedy się rozmawia z kimś, kto stosuje sposoby zarządzania klasą według tego, jak pracujemy z grupami na poszczególnych etapach, to widać. To widać i my wiemy. I bardzo rozśmieszył mnie potem w dalszej rozmowie komentarz Jill Hatfield, która nawet w tej książce, ona tam we wstępie pisze I didn't mean to write this book. I rzeczywiście podobna historia za tą książką jest taka, że ona w ogóle tego nie planowała. Miała napisać coś zupełnie innego, ale kiedy zaczęła robić analizę potrzeb wśród nauczycieli, okazało się, że tak naprawdę największym problemem wtedy była w tej grupie badawczej dynamika grupy. I stąd powstał zbiór fantastycznych ćwiczeń. I teraz tak, ja Państwa bardzo zachęcam do tego, żeby z tą książką się zapoznać i żeby po tym wszystkim, co tutaj opowiedziałam, znaleźć sobie miejsce w tej książce, z którego możemy wystartować na przykład w nowym roku szkolnym czy akademickim. Ale może najpierw wytłumaczenie struktury. Już Państwo będziecie widzieć, jak pięknie odbija się to w etapach życia grupy. Zaczynamy od tego, że Jill Hatfield podzieliła ćwiczenia na 3 etapy. Tam pamiętacie Państwo, mieliśmy 4 bądź nawet 5. Ona dzieli je na 3. Przy czym ten drugi my już potem, kiedy wejdzie nam to bardziej w krew i przerobimy to na kilku grupach, jesteśmy w stanie sobie ten drugi etap podzielić jeszcze bardziej. Więc zaczynamy od tego, że pojawia się etap formułowania grupy, następnie ona go nazywa takim utrzymaniem tego życia w grupie i bardzo podkreśla i ma świetne ćwiczenia na to, żeby to doświadczenie życia grupowego zakończyć. Proszę Państwa, ćwiczenia na tym pierwszym etapie i tutaj wybrałam same tematy, podsekcje, żebyście Państwo mogli sobie nawet swoje ćwiczenia, które wykonujecie albo które gdzieś widzieliście, spróbować je wykorzystać właśnie w takim celu, w takim odpowiednim momencie, aby one tak zadziałały jak te z pozycji książkowej Hatfield. Jakie ćwiczenia są na tym forming stage? Przede wszystkim kruszymy lody, przede wszystkim poznajemy się i co należy poznać w kontekście nauczania? W kontekście nauczania trzeba poznać nasze indywidualne style uczenia się i strategie, jakich używamy. I wszystkie ćwiczenia, w których uczniowie rozmawiają. Ja wiem, że nie wszyscy z Państwa zapewne uczą języka, ale wiem, że nauczyciele po tego typu warsztatach stosują te ćwiczenia na lekcjach wychowawczych, na wycieczkach, na zajęciach z kół, kółek zainteresowań, na spotkaniach przeróżnych, albo nawet stosując pewne techniki, takie 3-minutowe, żeby otworzyć zajęcia, zaciekawić grupę i zrobić coś w stronę tej spójności grupy. Co jeszcze się robi? Pokazuje się mocne strony grupy. Pokazuje się też to, jak ktoś może do tej grupy coś wnieść. Czyli pokazuje się różnice, ale pokazuje się też wspólnotę. I tutaj właśnie na tym należy się skupić na tym etapie, pokazując doświadczenie, pokazując oczekiwania. Spójrzcie Państwo, to są proste pytania. Zapytać na przykład, jakie są Wasze oczekiwania w tym semestrze. To jest uczenie się
imion. To jest pokazywanie swoich umiejętności i pokazywanie, że ty możesz pomóc mnie. Obserwacja, jakie role się pojawiają. Można nawet pokazać w drugim miesiącu trwania roku szkolnego akademickiego tę listę, którą ja Państwu pokazałam, i odnajdź się na tej liście albo powiedz, kim jest osoba X. I to, jak ta grupa razem współpracuje. Następnie przechodzimy na ten etap, który, jak Państwo widzicie, on stanowi większą część tej książki. I mamy tutaj utrzymanie tego życia grupowego. I tutaj można wyróżnić wiele, wiele etapów i macie Państwo tutaj ogromną dowolność. Kiedy już przejdziemy z tego etapu formowania się grupy, kiedy już się znamy, kiedy już widzimy, że powoli ta grupa zaczyna razem współpracować, widzimy, że rodzą się konflikty, ale pamiętamy, że to jest normalne. Widzimy, że tworzą się podgrupy, ale to znowu jest normalne. Pytanie, czy te podgrupy walczą ze sobą, czy wypychają cel poza grupę, czy powodują, że któryś z uczniów staje się, tak jak tam było napisane, isolated, czyli wyizolowany z grupy. Pytanie, czy to jest problem, dlatego że podgrupy, czy to będą diady, czy to będą grupy trzech, czterech osób, one będą się tworzyły i to jest zjawisko naturalne, ale pytanie, czy jeżeli my ich na przykład przemieszamy do danego zadania, czy nie będzie problemu współpracować razem. No i co mamy tutaj w tych ćwiczeniach? Widzicie Państwo te tematy, one są zaczerpnięte od Jill Hatfield i one, no myślę, że dużo mówią o tym, jakie tutaj są ćwiczenia wskazane. Więc na czym się skupiamy? Skupiamy się na tym, co jest takiego niezwykłego w naszej grupie. Co tworzy z nas, tam jest takie bardzo fajne ćwiczenie, gdzie tworzymy własne plemię. No więc co powoduje, że my jako klasa, jako grupa jesteśmy tacy wyjątkowi? Możemy pracować wtedy nad organizacją przestrzeni, czyli no chociażby nad tym, co nazywa się w języku angielskim seating arrangement, czyli gdzie kto siedzi, jak możemy się przemieszczać, i to nam bardzo dużo powie na temat ról, na temat właśnie tych naszych klik, podgrup i tak dalej. Czy mamy jakąś wizję przyszłości tej grupy, gdzie ta grupa fajnie byłoby, żeby była za miesiąc, za dwa, za trzy. Może bierzemy udział w jakimś konkursie, może się do czegoś przygotowujemy, może jest jakaś wspólna akcja, która jest częścią naszego życia, naszej grupy. I właśnie jak życie tej grupy wygląda. Mówiłam Państwu o chłopaku, który zawsze przynosił coś dobrego do jedzenia. I właśnie, i czy ta grupa ma jakiś taki schemat tych zajęć, jeżeli to jest codziennie, jeżeli to jest dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu. Jak to wygląda, że my się spotykamy i co się dzieje? I zaręczam, że grupa zaczyna mówić, ktoś robi coś, pani robi to, czy pan od razu robi to. Bardzo dużo z tego się dowiemy, bo to jest nasze wspólne. To tak jak rodzina ma pewny harmonogram dnia, tygodnia, to tak samo nasze grupy też to mają, tylko trzeba to zauważyć i pokazać innym. Ćwiczenia w stylu, gdybym ja była tobą, to co bym zrobiła, bardzo otwierają. W szczególności, jeżeli my pomieszamy naszych kursantów, jeżeli pokażemy im, że można pracować z kimś innym i dowiemy się czegoś nowego. Nie ma opcji, żeby ktoś nie znalazł jakiegoś wspólnego języka, bądź też zobaczył, czego bardzo nie lubi w tej albo o tej innej osobie. I to już ustawia nam zupełnie inaczej grupę. A my, obserwując to wszystko, co się dzieje w sposób jakże dynamiczny, możemy to wszystko zobaczyć, obserwować, notować, do czego Państwa zachęcam, i tworzyć taką historię grupy. Po mniej więcej jednym semestrze, po roku, to już fantastycznie widać, możemy pokazać im historię grupy, możemy sobie zapisać pewne daty, pokazać im, a co było w październiku, a co było w grudniu, a pamiętacie kiedy. Świetnie wraca się do takich wspomnień i tworzy się tak zwane, Hatfield to chyba nazywa, we feeling of a group, że jesteśmy jedną wspólną rodziną. Ja, proszę Państwa, ostatnio w zeszłym tygodniu przyniosłam moim grupom obecnie na drugim roku pracę, robili takie projekty na dużych kartkach, przyniosłam projekty z zeszłego roku i oni naprawdę byli
szczęśliwi, wzruszeni i w ogóle zszokowani, że ja to zatrzymałam. A ja zatrzymując to w zeszłym roku wiedziałam, że im to zero, kiedy oni tak narzekali, że nie zdamy, że się nie dostaniemy na kolejny semestr, że na pewno nam się nie uda, że jesteśmy beznadziejni, że ta grupa się rozsypie. Ja im wtedy obiecałam, że tak nie będzie i na dowód tego zatrzymuję to i pokazałam im to w zeszłym tygodniu i naprawdę ciężko było im to z powrotem zabrać, bo tym razem obiecuję im, że pokażę, że im na trzecim roku, kiedy już będą się bronić i dalej mi nie wierzą, ale znowu stworzyliśmy jakiś kolejny most w tym wszystkim. Obietnice. Tam jest też takie ćwiczenie z przekazywania prezentów i zaufania. Nazywa się Look After It For Me, jeśli dobrze pamiętam. Zaopiekuj się tym dla mnie. Przekazanie czegoś. Tutaj świetnie ćwiczy się, jeżeli chodzi o zajęcia językowe, różnego rodzaju opisy, argumentacje. Ćwiczenie, które chyba znamy, ale nie kojarzymy z dynamiką grupy. Bardzo dobre ćwiczenie, kiedy robi się źle. To jest tak zwany kosz negatywnych emocji, kiedy można naprawdę na karteczkach coś napisać i potem z taką złością i siłą rzucać albo w tablicę, albo właśnie wręcz do kosza. Potem oczywiście wszystko jest usuwane, żeby nikt tego nie znalazł. I naprawdę jest to ćwiczenie, które oczyszcza nawet zajęcia z gramatyki opisowej i wszyscy zaczynają jakoś odzyskiwać harmonię, jest im jakoś lżej, dlatego że czasami te grupy mają gdzieś za sobą zupełnie inne problemy niż nam się wydaje, że to nie jest to, co my prezentujemy na slajdzie, tylko to jest coś, co jest bardzo indywidualne i osobiste. Oni to napiszą, zniszczą i jakoś jest im lepiej, a przede wszystkim ktoś to zauważył. Znowu budujemy taką sieć. Tych ćwiczeń jest bardzo dużo. Wszystko, co wspiera interakcję, pokazuje, kto z kim, gdzie lubi współpracować. Mówienie o tym, dlaczego tu jestem, dlaczego lubię tu być, to wszystko również pokazuje, hej, a ja też tu jestem, ja też lubię być, popatrz, to jest już nas dwoje. I ostatni etap, który Jill Hatfield bardzo dobrze opracowała, moim zdaniem, w swojej książce, aczkolwiek ja go tutaj troszeczkę zmodyfikowałam. Tam jest zakończenie tego procesu grupy w takiej atmosferze pozytywnych emocji oraz ocena tego doświadczenia, które mamy wspólnie z grupą. Ja dodaję jeszcze coś, co nazywam sobie planami na przyszłość. I tego chyba nauczyłam się od Dorneya i Ehrman, którzy pokazują, że w tym czerwcu, kiedy zakończamy proces dydaktyczny, warto pokazać, co będziemy robić. I teraz, jeżeli Państwo sobie przypomnicie taką sytuację z przeszłości, to możecie pamiętać, że wasi uczniowie, uczennice mówią, to będziemy czytać w klasie któreś, to będziemy robić, to będzie w przyszłym roku. Oni o tym naprawdę myślą, nawet jeżeli nie wierzą w siebie, tak jak opowiadałam Państwu o moich studentach i tej braku wiary w to, że będą na kolejnym roku, to oni chcą i będą o tym mówić. I to powoduje, że my im powinniśmy pomóc chyba w robieniu tych planów na przyszłość. No i jakie tutaj są te ćwiczenia? Te ćwiczenia przede wszystkim opierają się na tym, żeby przypominać sobie, co takiego fajnego się wydarzyło. I nagle się okazuje, że przez ten rok wydarzyło się bardzo dużo. I to działa zarówno w przypadku dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Te wydarzenia, te takie kamienie milowe, będą różne dla różnych grup wiekowych i to jest wspaniałe, bo niektórzy będą przypominać sobie, że ktoś zmienił pracę, że komuś urodziło się dziecko, a w klasie takiej w podstawówce okaże się, że ktoś dostał pieska pod choinkę, a ktoś inny, komuś innemu urodziła się siostrzyczka i tak dalej, i tak dalej. A ktoś może się przeprowadził, ktoś może się wyprowadził. Ja lubię ze studentami wracać w tych momentach do osób, które z różnych przyczyn, ale już na przykład nie studiują, tak? Czyli zaczynaliśmy razem w październiku, nie wykasowuję ich z listy studentów, tylko potem na przykład po jednym, po dwóch semestrach, jeżeli spędzamy ze sobą cały rok, przypominamy sobie te osoby. I oczywiście te osoby już o tym nie wiedzą, no chyba, że oni są z nimi w kontakcie, ale stwarza to takie miłe wrażenie i poczucie, że nawet jak mnie tu nie będzie, to jednak będą o mnie pamiętać. I to znowu jest to bycie w kontakcie z grupą. Etap podziękowania.
są fajne ćwiczenia na mówienie dziękuję, dziękuję, że pomogłeś mi wtedy, dziękuję, że wytłumaczyłeś mi to. Często ta dynamika w ogóle bez sterowania zwraca się w stronę nauczyciela i to uczniowie zaczynają dziękować nauczycielowi. Coś, czego się oczekuje może, tak? A tutaj dzieje się samo, bo jeżeli my możemy podziękować, jeżeli oni sobie nawzajem, to nagle staje się jasne, hej, ale jest tu osoba, której chyba zawdzięczamy najwięcej. Mówienie o swoich nadziejach, ewaluacja tego, co się wydarzyło i tak jak mówiłam, te plany, które można robić na przyszłość, to też daje takie poczucie sensu, tego, że ktoś we mnie wierzy i ktoś to zaplanuje, zaopiekuje się mną. No właśnie, więc zachęcam, bardzo zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tymi ćwiczeniami i żeby zastanowić się, jak w tych ramach, które Państwu pokazałam, można skonstruować własne ćwiczenia i dostosować je chociażby do przedmiotu, którego uczymy. Kiedyś rozmawiałam z grupą matematyków, którzy również stosowali ćwiczenia z dynamiki grupy i oni również te etapy, o których Państwu opowiadałam, wprowadzali w życie i dostosowywali je do takiego przedmiotu, jakim jest matematyka, czyli no, różne są zdania, ale jednak chyba trochę innym niż nauczanie języka. Więc da się to zrobić, przechodząc przez te etapy, o których Państwu opowiedziałam, myślę, że jest to możliwe dla prawie wszystkich przedmiotów. A tutaj obiecany taki schemat chyba podejścia w ogóle do dynamiki grupy i zebrane to wszystko razem, bo temat jest tak rozległy i wymaga naprawdę doświadczenia i chęci i takiego nie poddawania się, determinacji, że jednak to działa, że jednak tak będzie. Ta nagroda pierwszy raz przychodzi dosyć późno, bo ona przychodzi na przykład za miesiąc albo za jeden semestr, ale naprawdę warto. No i co zrobić, żeby tak się stało? Proszę Państwa, trzeba obserwować. Obserwacja naszej klasy i wychwytywanie tak zwanych critical incidents, czyli incydentów krytycznych, czyli rzeczy, które nie są takie, jak były do tej pory, są inne. I wychwytywanie ich, coś, co nas zatrzymuje. Tak wcześniej nie było, zdarzyło się coś nowego. I teraz się zatrzymujemy, obserwujemy i liczymy do jeden. Ja mówiłam o liczeniu do jeden na webinarze z dobrostanu, bo to liczenie do 3, do 10 w moim przypadku w ogóle odpada, nie jestem w stanie policzyć. Do 1 jestem w stanie policzyć, ale to 1 już wystarczy. Wystarczy, żeby co? Żeby się zatrzymać, żeby już nie reagować, żeby poczekać i poobserwować, dlaczego te osoby rozmawiają, dlaczego jest głośno, dlaczego ktoś nie pracuje, dlaczego ktoś używa takiego, a nie innego słownictwa, dlaczego mnie atakuje albo atakuje kogoś innego. Trzeba się zatrzymać, poobserwować i zobaczyć, czy to jest incydent krytyczny, czy to jest może coś, co było od zawsze, ale może jednak nie. Następny punkt to refleksja i planowanie. Teraz już mniej więcej wiem, gdzie mogę szukać pomocy, zobaczę, jaki to jest etap i może jednak wprowadzę pewne zmiany, adaptacje, spróbuję, zobaczę, czy w tej dynamice coś się zmieni. A najważniejsze w tym wszystkim jest zaufanie, że to jednak działa, że to jest dynamika, więc to się zmienia i to, że się zmienia, znaczy, że żyje. I tymi kamyczkami możemy przejść do czegoś, co ja promuję od czasu wybuchu pandemii i nie przestanę i nieustannie będę o tym mówić. Dobrostan nasz, nauczycieli i nauczycielek, naszych uczniów i uczennic, wszystkich osób, które uczymy, które są w tym procesie razem z nami, jest podstawą. Naprawdę. Możemy być na najlepszych szkoleniach, możemy stosować najlepiej sprzedające się techniki, ale bez dobrostanu naszego i naszych klas to się nie uda. Zadanie sobie pytania, co ja chcę osiągnąć w klasie, co muszę, po prostu muszę i czego ja tak naprawdę chcę spróbować, na co jestem otwarta, na co jestem gotowa, żeby spróbować. I ten slajd umieściłam specjalnie prawie na samym końcu, żeby z czymś Państwa zostawić w tym ogromnym oceanie wiedzy na temat dynamiki grupy, ale bardzo Państwa jednocześnie zachęcam do tej podróży, dlatego że naprawdę
jest to taka szczepionka przeciwko wypaleniu zawodowemu i jesteśmy w stanie dzięki temu bardzo długo pracować, a jednocześnie czerpać z tego satysfakcję i naprawdę dobrze się z tym czuć. To, co ja chcę zasygnalizować, to to, o czym pewnie niektórzy z nas pomyśleli, a mianowicie, i to jest ostatni punkt tej prezentacji, i on nie będzie rozwinięty, dlatego że dopiero trzeba go rozwinąć i trzeba nad nim popracować. I ja tutaj uroczyście mówię, że ja na pewno się tym zajmę, dlatego że 3 lata temu pojawiło się sformułowanie dynamiki grupy online. I teraz tak, mamy podobne założenia, pojawiają się nowe aspekty, pojawiły się inne problemy. Ja napisałam, że pojawiło się nawet więcej problemów. One są inne, one są różne, one nas zaskoczyły. I tutaj tak w taki wizualny sposób chciałam pokazać, że edukacja online i te wszystkie tytuły w księgarniach, które my mamy dotyczące edukacji online, a edukacja online teraz w czasie pandemii, to jest coś zupełnie innego, prawda? To nie chodzi o edukację online z wyboru, gdzie my na przykład przygotowujemy się do tego i w tym procesie biorą udział osoby, które też chcą brać udział w nauczaniu online, tylko jest to absolutnie sytuacja, w której zostaliśmy przymuszeni do tej formy uczenia i nauczania. I to jest zupełnie inna edukacja online i tą dynamikę grupy trzeba dopiero rozpracować, jak ona wygląda, z której perspektywy na nią spojrzeć, jak w ogóle ma się zarządzanie grupą do zarządzania tak naprawdę 30 klasami, kiedy o tym pomyślimy, że każdy uczeń jest w swoim domu. Jest to bardzo trudny temat, pozostawiam go otwartym. Ja tutaj Państwu bardzo podziękuję za uwagę, obecność, uważność.